właśnie na zamek w Morawskiej Trebowej. Jest godzina za 20:10. Byłem zapytać o panią Karolinę Machalkową i ogólnie do Morawskiej Trebowej przyjechałem o godzinie 9:00. Także tutaj już teraz sobie od razu przyszedłem na dziedziniec, poinformowałem, byłem jeszcze w Centrum Informacji Turystycznej zapytać, gdzie jest taka droga od renesansu do baroku. Postaram się gdzieś tam, mam też super pogodę, coś tam dzisiaj wam też pokazać z tej naszej tutaj wycieczki samodzielnej, którą sobie przygotowałem. Będziemy wszystko patrzeć, szukać i oglądać, bo dopiero tutaj przyszedłem. Będziemy patrzeć później, ile trwało zwiedzanie też z przewodnikiem. Ludzie, witajcie! My się nachodzimy w ekspozycji, która mapuje historię miasta a zamku. Morawska Trebowa była założona w drugiej połowie 13. století po rysiecie Cymburka. Po jego smrti získal město jako syn. Po té chvíli město své majitele měnilo. V budově je vidět vstupní portál, ony brána. Tato brána se dochovala, nyní je umístěna dozadu na nádvoří. Když jdete z parkoviště, tak pod ní podcházíte. Brána je z roku 1492 a je to jedna ze tří nejstarších renesančních památek u nás. U okna je znak Ladislava z Boskovic a jeho ženy Magdaleny z Dubera, s kterými se schazovali z koní. Tady je žerotínský epitaf od Pietra de Pietri a od téhož autora. Trasa zwiedzania poświęcona jest historii, życiu i zwyczajom szlachty na zamku w Morawskiej Trebowej od wczesnego renesansu do XIX wieku. Ekspozycja rozpoczyna się okresem wczesnego renesansu i humanizmu, który pozostawił znaczące ślady w Morawskiej Trebowej. Jednym z ważniejszych zabytków jest flamandzki gobelin z początku XVI wieku. Wyjątkowe są również medaliony portretowe Ladislawa z Boskowic i jego żony Magdaleny z Duba i Lipe, którzy pierwotnie gotycki zamek przebudowali na renesansowy, o czym świadczy zachowany do dziś portal z 1492 roku, który jest najstarszym zachowanym zabytkiem renesansowym na północy Alp. Kde ty věci, co tady byly, skončily? Po druhé světové válce tady měla kancelář lesní správa. Na zamku w Morawskiej Trebowej dostępna jest również ekspozycja omawiająca rozwój tortur w Czechach i rozkwit nauki alchemicznej na dworze Ladislawa Welena z Żerotina. Dwie ekspozycje połączone są w jedną trasę zwiedzania. Jedna ze zemi podwładów habsburskich cisarzy. Kolem roku 1600, wtedy w dobie... Morawska Trebowa otrzymała prawo śmierci w 1406 roku, a prawo do cierpienia jest tematem ekspozycji pod nazwą Średniowieczna Katownia, która znajduje się w podziemiach Morawskiego Zamku Trebow. Wystawa wprowadzi cię w nieludzkie praktyki tortur. Zdědil panství Břeclav s hradem a téměř 800 poddaných. Najciemniejszy okres w historii Morawskiego Trebowa przeplata się z okresem rozkwitu sztuki i wiedzy, które reprezentuje laboratorium alchemiczne nadwornego lekarza Bonacina. Kolejną darmową atrakcją jest wystawa geologiczna, której podziemne wejście znajduje się na dziedzińcu zamku. Pomohl Liechtenstein na trun Rudolfowi Ctižádostivému bratrovi arcivévodovi. Od czasu pożaru w 1842 roku, kiedy część zamku została odbudowana, ta interesująca przestrzeń znalazła nowe zastosowanie w 2010 roku. Poświęcona jest głównie rozwojowi geologicznemu regionu. Część ekspozycji przybliża zwiedzającym historię wydobycia minerałów w kraju morawsko-trebowskim. Žerotinu zůstala jen některá panství na severu Moravy, z nichž
ušitý z kožešin, aby mu bylo hezky teplo. Co se týče nábytku, renesanční původní je pouze křesílko, skřínka už je rané baroko. Tady je portrét Ladislava Velebného. Rozhledna, pastýřka. Jedna rozhledna tam stávala už na začátku 20. století, byla celodřevěná, bohužel schořela. Tady je farní kostel a napravo vykukuje věž radnice, tady máme hned náměstí. Cała wycieczka kończy się w sali rycerskiej, jednej z nielicznych zachowanych przestrzeni pierwotnego Morawsko-Trebowskiego zamku z końca XV wieku. Na ryglach późnogotyckiego sklepienia krzyżowego znajdują się odrestaurowane symbole sojuszu panów z Boskowic, panów z Duby i Lipę, panów z Krawaw i panów z Rozberka. Idziemy teraz do Muzeum Księżniczki.